Nasza historia zaczyna się od ślubu boginki wodnej tetydy, tak pięknej, że nawet Zeus i Posejdon starali się niegdyś o jej względy. Której przepowiedziano, że urodzi syna potężniejszego niż ojciec, oraz tesalskiego księcia Peleusa. Doszło do niego w pieczarze dobrego centaura Heirona. Na wesele zebrali się wszyscy bogowie, z których każdy miał coś przydatnego do zaoferowania nowożeńcom. Jednakże po pewnym czasie na zabawie pojawiła się niezaproszona Eris i rzuciła w tłum swym złotym jabłkiem z napisem dla najpiękniejszej. Jak na gwizdek rzuciły się Poniechera, Atena i Afrodyta, ale zostały szybko uspokojone przez Zeusa, który powiedział, że ustanowi Parysa jako tego kto wyda sprawiedliwy wyrok. Parys był młodzieńcem wychowywanym przez pasterzy, ponieważ jego rodzice, król Priam i królowa Hekabe porzucili go w górach z obawy przed przepowiednią, że ich syn doprowadzi do upadku Troi. Kiedy siedział na łące, strugając patyk, przyszedł do niego Hermes i krótko przedstawił mu problem. Następnie każda z bogim kolejno mówiły mu, co mogą zaoferować Parysowi, jeśli je wybierze. Hera obiecała mu królestwo i władzę, Atena mądrość, a Afrodyta Helenę. Bez chwili namysłu Parys dał jabłko Afrodycie. Po tym zdarzeniu Parys postanowił wziąć udział w igrzyskach, które akurat miały miejsce w Troi i wygrał zawody ucznicze. Wtedy właśnie jego rodzice, król i królowa, rozpoznali go jako swojego syna i kompletnie zapomnieli o złej przepowiedni. Po tym wszystkim Parys wybrał się do Sparty, aby zobaczyć swoją obiecaną żonę, która okazała się być żoną króla Menelaosa, który sprawował tam rządy. Na szczęście dla naszego bohatera Menelaos musiał wyjechać w pilnej sprawie, zostawiając Parysa i Helenę samych w swoim zamku. Kidnap, oh no. Parys porwał Helenę i uciekł z nią na Troje. Porwanie Heleny zapoczątkowało jeden z najkrwawszych konfliktów w dziejach ludzkości, znany dziś jako wojna trojańska. Zmierzyli się w niej Grecy za przewodnictwem Agamemnona wraz z Achillesem, Trojanie pod wodzą Hektora, brata Parysa, a nawet bogowie. Wojna toczyła się już od dziewięciu lat. Raz Grekom przy pomocy Achillesa udawało się zaganiać Trojan do ich miasta, raz to oni musieli wracać do obozowiska. Pewnego dnia Achilles stwierdził, że na jakiś czas da sobie spokój od walki. Jego decyzja wstrząsnęła Grekami, którzy zaczęli odnosić coraz więcej porażek. Wtedy jego bardzo dobry przyjaciel Patroklos poprosił go, aby pożyczył mu swoją zbroję, aby nadać rodakom otuchy. Achilles zgodził się i na następnej bitwie zamiast niego pojawił się Patroklos w jego zbroi. Zauważył to Hektor i postanowił wsławić się w boju zabijając Achilla. Jednak, gdy zerwał zbroję z pokonanego, jego zdaniem, Herosa okazało się, że to nie był Achilles. Pelit, Achilles, postanowił się zemścić na Hektorze za śmierć Patroklosa. On i Hektor stanęli do pojedynku. Hektor zginął. A jego ciało Achilles przypiął do końca swojego wozu i trzy razy objechał troje. Ojciec hektora, Priam, odkupił później od Greków ciało syna, aby wyprawić mu należyty pogrzeb. Od tego momentu wojna trojańska schylała się już ku końcowi. Parys chciał się oczywiście zemścić za śmierć brata zabijając Achillesa poprzez strzał w pięte. Grecy po śmierci Herosa wiedzieli, że nie pójdzie im już tak łatwo ze zdobyciem Troi. Dlatego postanowili ją zdobyć podstępem. Część z nich popłynęła statkami na najbliższe wyspy, a ci, którzy zostali na czele z Odyseuszem, zbudowali wielkiego konia z drewna. Trojanie ucieszyli się, że Grecy uciekli, wzięli wielkiego konia do zamku, którego bronili już od dziesięć lat. Jednak nie wiedzieli, że w tym koniu znajdowali się Grecy, którzy. W tej właśnie chwili cała akcja mogła zakończyć się niepowodzeniem. Na szczęście mieszkańcy Troi byli zbyt zajęci świętowaniem zwycięstwa. W nocy, kiedy wszyscy dworzanie leżeli upici, wcześniej wspomniani greccy wojownicy opuścili konia i otworzyli bramę czekającym za nią resztą Achajów i rozpoczęła się najkrwawsza bitwa tej wojny. Krótko mówiąc, Troja została spalona. I w ten sposób kończą się dzieje Parysa.